Witajcie, z tej strony Lizard King z kanału Gaming Social Brothers. Dziś zajmiemy się openingiem nowego numeru CD Action. Zobaczymy, co w nim jest. Otwieramy. Już na wstępie możemy zobaczyć płytkę z pełnymi wersjami gier. Jest to... Głównym pełniakiem w tym wydaniu jest Castlevania Lords of Shadow. W angielskiej wersji językowej niestety nie jest to na Steama. Sins of a Solar Empire Rebellion. Jest to strategia. Jest to zamieszczone jako kod na Steama, ponieważ Castlevania zajęła wszystkie dwie płyty, które znajdują się tutaj. Oraz Alien Rage Unlimited. Ta gra już była kilkakrotnie dodawana do CD Action, ponieważ raz był taki przypadek, że tłocznia nadrukowała nie te kody, które powinna. No i ludzie zamiast... to było chyba z Far Cry 3 Blood Dragon. Zamiast tej gry to aktywowali jakieś poprzednie, czyli tam Alan Wake chyba, Nightmare, American Nightmare. No i tym podobne. Dobrze, zobaczymy, co tu jest w środku. Jakie recenzje, zapowiedzi. A ja zawsze się tutaj przykleja. Może odrzucę to gdzieś do tyłu. O. Na okładce mamy... okładkę mamy z gry Tom Clancy's The Division. Zobaczymy, co tutaj mamy w tym produkcji. Mamy Gears of War 4, Escape from Tarkov, Odin, Ojen, jakie to są te trudne nazwy. To może popatrzcie sobie, bo tutaj nie wszystkie można wymienić. Znaczy się, można, ale nie wszystkie tutaj potrafię jakoś profesjonalnie nazwać. Z tych gier, które tutaj mają wyjść, albo o, tutaj mamy na przykład, już graliśmy, jest to Homefront The Revolution. Posiadam tą grę wcześniejszą z Homefront. Bardzo fajna strzelanka, ale według recenzentów nie była zbyt ciekawa. O, już mam tutaj recenzję The Division, Quantum Break. Taki gier, które jeszcze tu kojarzę, to jest Gears of War Ultimate Edition na PC-ta. Ja osobiście posiadam tą podstawową wersję, czyli tą pierwszą, taką, która wyszła na PC-ta. Szkoda tylko, że to jedna część tylko wyszła tej gry. Black Desert Online. Ściągnąłem sobie kreatora postaci i muszę wam powiedzieć, że bardzo interesujący jest ten kreator, ponieważ postaci, które możemy tam tworzyć, są, no, rzecz ujmując ładnie, to ciekawe są te postacie, bardzo ładne, jeżeli chodzi oczywiście o kobiety. W grach MMORPG to kobiety są najlepsze według mnie. Co tutaj jeszcze są z takich fajnych? Hitman, najnowsza część. No, słyszałem, że właśnie ten nowy Hitman miał wyjść w tym, w takich odcinkach. Według mnie to tak średnio się podoba taki zabieg, ponieważ ja to wolałbym od razu pełnoprawną grę dostać, a nie kupować w jakichś tam odcinkach. Need for Speed na PC. Słyszałem właśnie, że ta gra ma sporo błędów, bynajmniej na konsoli, czy tam, nie, to chyba na PC-ta, nawet w internecie widziałem, jak grali. To samochód przenikał przez asfalt, nagle kończyła się droga, no po prostu dużo bugów było, tak? Ciekawe, czy już poprawili, czy nic się nie zmieniło do tej pory. Był jakiś dodatek do Call of Duty Black Ops 3, Awakening. Grim Dawn, też grałem w tą grę, no taka trochę jak Diablo, taki mroczny klimat trochę ma ta gra, ale nie, może być. Mortal Kombat XL. Myślę też, że to jest chyba Mortal Kombat 10, tylko że wydana z wszystkimi DLC, taki, w którym na przykład można nagrać takimi postaciami jak Jason z piątku 13, czy też
predatorem obcym. Co jeszcze tutaj mamy? Kolat na PlayStation 4. W tą grę nie grałem, ale słyszałem, że ma jakiś tam klimat taki fajny. No to jest na motywach pewnego tam wydarzenia w jakichś tam górach. Tam kilku turystów, studentów zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach. No i jestem ciekaw, co naprawdę tam się wydarzyło, czy to kosmici, czy jakieś zwierzę. No tego nigdy się chyba nie dowiemy, no ale ponoć badają cały czas tą sprawę. Z takich jeszcze gier, które tutaj kojarzę, to jest Just Cause 3. Grałem w tą grę, przeszedłem ją całą, tylko muszę wam powiedzieć, że nie chciałem się wszystkiego tam szukać, no za dużo tego biegania, za dużo w ogóle, za duża ta mapka była. No jeżeli chodzi o całą rozgrywkę, to jest oczywiście na plus. No ale jeżeli szukać jakichś tam drobnych rzeczy poukrywanych, no to naprawdę jest dużo biegania. Co tu ciekawego w publicystyce jest teraz? O, growe rozczarowanie 20-lecia. Ciekawe jakie gry tam będą. Wiele takich gier ciekawych. Znaczy się takich gier wyszło, co było dużo szumu wokół tych gier, a tak naprawdę to nie było nic ciekawego. Panie tutaj nazwali felieton o dupie maryny. Właśnie lubię CD Action za to, za te poczucie humoru. Oni są bardzo zabawni. I dlatego czytam ich od już od dłuższego czasu. Mam pełno takich tych gierek ze CD Action, bo według mnie jak za tą kwotę, za pismo, czyli te 15,99, no to gierki naprawdę świetne dają. Więc tak oto wyglądało rozpakowanie najnowszego numeru CD Action. Pamiętajcie, by dawać łapkę w górę, subskrybować nasz kanał, bo dzięki temu wiemy, że mamy dla kogo robić te wszystkie materiały. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!